dużo po tym deszczu chodziłem i czuję, że mi już to gardło już wysiada powoli. I teraz mamy tak, najstarsza pieśń, jedna z najstarszych obrzędowych na, spisana na Dolnym Śląsku, w kancjonale w roku 1470 którymś, ale są też kilka źródeł podaje, że niby ta pieśń jest wcześniejsza, ale to są takie źródła, które podają taką datę, że byłaby ta pieśń starsza niż księga Henrykowska, a to wątpliwe. Dusza z ciała wyleciała. Ta pieśń jest ogólnie znana i w tylu wersjach tak, że melodia jest w zasadzie, jest tyle możliwości śpiewania tej melodii, a najgorzej zaśpiewać jest oryginał z tego kancjonału. To mniej więcej tekst w kancjonale wygląda tak, że zaśpiewanie go graniczy z cudem. Także przeczytam Państwu najpierw tą oryginalny tekst kancjonału, a później takie zbarokizowaną wersję zaśpiewam. Dusza z ciała wyleciała na zielone łące stałe, stawszy silno barzo, rzewno zapłakale. Knie przyszedł święty Piotr, a rzeknęcy, czemu duszo rzewno płaczesz? Ona rzekłe, nie woła mi rzewno płakać, a ja nie wiem, kam się podziać. Rzekł święty Piotr je, podzi duszo moja miła, powiedzę cię do ryjskiego, do królestwa niebieskiego, do którego królestwa dowiedzie nas Ojciec Bóg, Syn i Duch Święty. I tu jest taka, ciekawie to brzmi, ponieważ możemy sobie teraz wyobrazić, że w wieku XV, gdzieś mniej więcej w drugiej połowie wieku XV, mniej więcej podobnie mówiono u nas na Dolnym Śląsku. Czyli ta polszczyzna nasza mniej więcej podobnie wyglądała, chociaż przypominało to bardziej w wymowie, czy w taki jakby wymowie przypominało bardziej czeski, morawski język, ponieważ polski język jako taki bardziej ten czeski i morawski przypominał niż teraz ten, którym my rozmawiamy. To się jakoś podczas dzielenia narodów podzieliło. I teraz ja zaśpiewam taką prostą melodykę, także zapraszam. Może ktoś jest chętny, bo to jest naprawdę prosta pieśń do zaśpiewania. Może sobie tu nawet przysiąść bliżej, co wy na to? Gdzież Tymek? Chodź, zapraszam. Kiedyś myśmy śpiewali. Chodź, mam gardło zaorane. Tymek, chodź, tutaj pomożesz trochę. Bo ja faktycznie ledwo mówię. Ducha w narodzie nie ma. Chłopaki, idźcie. Dobra, no to trudno, zacznę samemu. No ja właśnie też, bo przeziębiłem się, przeziębienie nie jest wytłumaczeniem na to, żeby nie śpiewać, prawda? Dobra, także głupia wymówka. W każdym razie nie ma wymówek, śpiewamy. Wyleciała dusza z ciała, wyleciała dusza z ciała, na zielonej łączce siadła. Na zielonej łączce siadła, przyszedł koniec anioł z nieba, przyszedł koniec anioł z nieba, coś ci duszyczko potrzeba, coś ci duszyczko potrzeba, co cię boli, a co ucisko, co cię boli, co ucisko, powiedz mi duszyczko wszystko. Powiedz mi duszyczko wszystko, nic nie boli, nic nie ścisko, nic nie boli, nic nie ścisko, ale mi się bardzo styko, ale mi się bardzo styko. Rzekł Pan Jezus, Piotr, weź klucze, rzekł Pan Jezus, Piotr, weź klucze, zobacz, kto tam we drzwi tłucze. Zobacz, kto tam we drzwi tłucze. Oj, stoi tu dusza z świata. Oj, stoi tu dusza z świata. Prosi Piotra, otwórz wrota. Prosi Piotra, otwórz wrota. Pytajcie się spowiadał. Pytajcie się spowiadał.
i chleb pański przyjmowała, i chleb pański przyjmowała, gdy się w locie spowiadała, gdy się w locie spowiadała, i chleb pański przyjmowała, i chleb pański przyjmowała, choć doszyczko tu dotoła, choć doszyczko tu dotoła, będzie z nami wieczerzała, będzie z nami wieczerzała. Także tu widzimy kolejny raz, że dusza jest, jest w zasadzie odbiciem człowieka i ma te same tęsknoty. Ale jak to jest wszystko? Proszę zwrócić uwagę, że mimo, że ta dusza, tu już się wiele razy to przewijało, mimo, że ta dusza jest, jest zmarznięta, jest głodna, ale ona jest w takim stabilnym położeniu, jeśli chodzi o, o taką mechanikę, tak? Ona się nie miota w tej samotności, nie czuje potrzeby zmiany stanu, czyli to wszystko jest naturalne, tak? To, to, co ona robi, staje w takim momencie, który jest jej zapisany. I to jest kolejna z takich pięknych rzeczy, z podejścia do śmierci, że to nam może mówić o tym, jak kiedyś ludzie umierali. Już pomijam to, że śmierć była traktowana w sposób taki, że były te śmierci męczeńskie, czy śmierci podczas walki, tak? Co też było, było podobnym takim wyrazem tego takiego zapisania pewnego, jak i kiedy umrzemy. Ale tutaj ta śmierć, ona, znaczy ta dusza po śmierci, ona jest, nie chce specjalnie angażować się w jakiś konflikt z tym swoim położeniem, tak? To jest wspaniałe. I teraz to nam daje też troszeczkę do myślenia, jak umierali ludzie. Tradycja zapisana przez etnografów pokazuje nam taki moment, gdzie człowiek umiera, kładzie się na łóżku, jest przebrany już za życia, kiedy wie, że umrze, jest przebrany w żgło, czyli taką koszulę do umierania, i on wie, że umrze. I czeka na tą śmierć w spokoju. I teraz było takie nakaz spokojnego żegnania tych ludzi, czyli ci ludzie umierali w spokoju. I po prostu był taki nakaz, żeby przyjść, pożegnać się z nimi. Przyszedł ksiądz, wyspowiadał. Ci ludzie sobie siedzieli dookoła tej osoby, rozmawiali, przebaczali sobie. Często gdzieś wypłakiwali się w ramię, mówili przepraszam to czy to za tamto. Chodziło o to, żeby z tą osobą pożegnać się godnie, żeby sobie przebaczyć gdzieś tam jakoś te winy. Więc ta śmierć była taka na swój sposób atrakcyjna. Piękna. Tak, piękna, taka atrakcyjna. Znaczy atrakcyjna. No, to jest tak, ale zwróćmy uwagę, jak teraz traktujemy to, tak? Teraz człowiek jak umiera, to jest tak przykładany z łóżka na łóżko, albo w taki sposób. To, ja wiem, że to może jest kontrowersyjne to, co powiem, ale ja nie wiem, czy ja bym chciał umierać właśnie w ten sposób. Jeśli jest ten moment taki mój, tak? To bym chciał po prostu w tym momencie zapisanym, konkretnym, po prostu odejść, w spokoju, w ciszy. Nie chcę, żeby ktoś tam mnie szarpał i tak dalej. To właśnie w ten sposób, taki tradycyjny. Nie, tam cię reanimował, nie? Znaczy, teraz śmierć jest końcem po prostu. Ale nie, bo, ale dlaczego? Ale dlaczego właśnie, dlaczego śmierć ma być, jak to zaczyna tak piszczeć jednolicie i co? I to jest obrzęd, tak? Obrzęd pożegnania. To jest to takie pipczenie, takie ciągłe. Mi się to nie podoba. To nie jest obrzęd. Ale lekarze i teolodzy twierdzą, że to jest tylko śmierć, która jest tutaj widoczna, a umysł żyje. I świadomość dalej, poza tą linią w ogóle to ja bym nie właśnie, rusza, bo mózg nie jest umysłem. Właśnie, tylko ja bym był... jakiś tam ostatni. Właśnie badań. Problem na przykład, problem... Czyli umiera tylko mózg. Tak, ale człowiek. Właśnie, problem w rozmowach z ateistami polega na tym, że oni mówią, dobra, umiera, nic nie ma, robaki cię zjedzą, okej. Okay. Tylko, że może gdyby się zastanowili na tym, że nawet jeśli dopuszczają takie coś, no bo mają do tego święte prawo. Ja też ogólnie mam wiele pytań, gdzieś tam jakieś krążą mi po głowie. To z drugiej strony jest coś takiego, że te relacje społeczne, w których pamięć o dziadkach, o rodzicach, w
funkcjonuje, jest bardzo ważna dla naszego życia. To nie jest tak, że my możemy sobie poprzez naukę tak wszystko tłumaczyć i mówić, słuchajcie, no to jest tak i tak, a teraz to sobie możemy latać z gołą dupą po wsi, za przeproszeniem, i robić, co nam się żywnie podoba, bo nauka nam akurat takiego kryterium nie przyznała, tak? Moim zdaniem właśnie to mogłoby spokojnie ta tradycja nawet funkcjonować w obrębie ateistycznego podejścia do życia, ponieważ ono, to podejście reguluje nasze relacje społeczne. To nie jest tak, że my, będąc ateistą, nagle mówię, dobra, to teraz sobie będę chodził w ogóle w jakiś tam, nie wiem, robił co chcę, tak? Ponieważ prawo mi nie zabrania i będę sobie tam głupoty robił jakieś tam, które ogólnie, no nie ma na to na paragrafu, to sobie będę tak robił. No. Także ja już Państwu chyba więcej dzisiaj nie zaśpiewam, bo to gadło mi nie pozwoli. Czasu już... takie dwie rzeczy powiedział. No, słuchaj. Znaczy, pierwsza rzecz to jak mówiłeś o tych trumnach, które miały się z Łodzi wywodzić, to moim zdaniem to raczej źródeł należałoby gdzie indziej zupełnie wyszukać, dlatego że tutaj raczej nie ma takiej prostej kontynuacji. Prostej nie. Tak, trumna tak naprawdę, myślę, w tej postaci, w jakiej dzisiaj jest wykorzystywana, to ona by raczej od rzymskich sarkofagów pochodziła. Dlatego, że na przykład w średniowieczu bardzo często też bywało tak, że osoby były grzebane w saunach. Właśnie, i teraz... Trumna była właściwie czymś... Ale u nas też, to wykopali... Tak, wikingowie. Znaczy, panu podam przykład, który jest właśnie z tego... Jesteśmy na tym. A, to jest taka forma kurtuazji, przepraszam, bo to człowiek przyzwyczajony, jak już trzymam mikrofon, to wtedy tak jak do widowni czyli. Tak, także słuchaj, to jest tak, że tutaj ten przykład, który dałem wcześniej, tam byli ludzie chowani w całunach, zanim byli spaleni. Byli w całunach. Teraz sama ta skrzynka, są wioski jeszcze na Rusi, w których do niedawna chowano w takich łodziach dłubankach. I sarkofag to jest jedno, ponieważ czy to był kurhan, który, bo tak, kurhan miał, który robił, miał symbolizować dom, domostwo. Sarkofag miał też symbolizować domostwo, więc jeśli chodzi o kulturę materialną, to niczym się w zasadzie oprócz materiału, z którego jest zrobiony sarkofag, a kurhan, nie różni, bo to jest przedstawienie jakiegoś domu. I tutaj jest jakby, zresztą to też kwestia tych kultur indoeuropejskich. Więc a jeszcze jest taka ciekawa forma deski grobowej. Nie wiem, czy Państwo znają, no znacie znowu, no to samo. Znacie takie powiedzenie do grobowej deski? Leży Maciek, leży. To mamy też pieśń tradycyjną, chociaż ta jest taka, on miał trochę na sumieniu w tej pieśni, on tam chodził z pobijakiem i bił tam wszystkich dookoła, umarł i on tam jest ta pieśń o tym, jak te dziewki się miały zlecieć do niego i on miał prawie że wstać, także tak to wygląda. I z tą śmiercią jest tak, że ta grobowa deska, to jeszcze w XIX wieku kładziono na desce dębowej lub z jawora zwłoki, i to nie chodzi o trumnę. I później, a kurhany przykrywano takimi deskami, także to się gdzieś tam łączy. Ja bym się tu nie doszukiwał, czy coś jest chrześcijańskie, czy coś nie jest chrześcijańskie, ponieważ to jest nasza kultura. I teraz mi naprawdę powinniśmy przyjąć taką formę, jaką mamy dla samej kondycji kulturowej i kondycji naszych relacji. Powinniśmy po prostu się na tym... Wiadomo, no, niektórzy są od tego, żeby się zastanawiać. A wydaje mi się, że takim... Ja nawet nie myślę o takim kontinuum od chrześcijaństwa starożytnego, tylko po prostu od Rzymu, bo to przecież jeszcze w czasach pogańskich też takiego rodzaju właśnie takie marmurowe sarkofagi. Tak, były, ale to było dokładnie to samo, co kurhan. To znaczy, to sarkofag był mieszkaniem, bo jeszcze jedno, co robili Rzymianie? Rzymianie potrafili sobie na przykład chować ludzi w ścianach. Budowało się takie ściany w Rzymie, w których po prostu chowano w takie stojące ściany, po prostu budowane, i tam były...
Tak, i tam były po prostu normalnie, wychodziłeś na przykład do ogródka i stawałeś przed ścianą i tam się, tam w takich komorach, to mniej więcej wyglądało jak teraz w Japonii są te takie hostele, gdzie się człowiek do takich trumny chowa, no to tam trzymano normalnie bliskich i oni po prostu z nimi się przychodziło rozmawiać. No i to w ogóle to jeszcze do tej pory można zobaczyć na żywo, bo to jak się idzie do Rzymu, to faktycznie w Rzymie można coś takiego, tak, można zobaczyć. Nie bali się. Właśnie, no. A przepraszam, a jeszcze, a skąd te łodzie? Łodzie się wzięły z tego, że... Nie, właśnie ta kraina zmarłych musiała być, ona była daleko. Tak, więc trzeba było za rzeką. I teraz my w pieśniach tradycyjnych mamy coś takiego w polskiej tradycji jak Sineje Morie, Sine Morze, występujące na całej Słowiańszczyźnie, w każdej kulturze indoeuropejskiej. Zresztą też, jeśli chodzi o religie wszelakie, bo gdzieś się ta forma potopu, takiego chaosu, ona się też pojawia, ona się troszeczkę łączy takim pojmowaniem tego problemu, tego Sinego Morza, bo sama kwestia potopu, ona jest obserwowana w zapisach jeszcze wcześniejszych, bo przecież w Aweście, tak, którą napisał Zaratustra przed tym, jak powstały zbiór ksiąg judaistycznych. Ja mówię o zbiorze, nie mówię o tym pojedynczych, ale o zbiorze, który został jakby formalnie założony. No to tam już występuje ta kwestia morza. Jest też Bal, babiloński, który też jest między innymi gdzieś tam jakoś wśród kultur semickich wymieniany, który walczy z tym panem chaosu, wodnym, podziemnym, który jest utożsamiany, ta warstwa chtoniczna, sfera chtoniczna czy akwatyczna, one są pojmowane jako jedna całość i on tam schodzi. Ale co mnie inspiruje, to wspólny model. Czyli ja tu się nie lubię się bardzo doszukiwać tutaj jakieś co, z czego wynika. Dla mnie ważny jest ta żywy taki kontekst, żywy schemat. Czyli to, że na przykład dla mnie tęsknota za moim dziadkiem, bo mamy zaduszki, jest dla mnie o wiele ważniejsza niż jakiekolwiek opisy antropologów. Odbieram to bardzo żywo. I teraz mój dziadek był katolikiem, tak? I no, ja mu tam co prawda wylałem tam ćwiarteczkę wódeczki z siostrą, poszliśmy, bo on co prawda gdzieś tam jakoś, ja go nie widziałem, żeby tam pił codziennie, a lubił od czasu do czasu kielicha wypić, więc mu tam wylaliśmy tego kielicha, pogadaliśmy z nim, tak jakbyśmy po prostu z nim rozmawiali, bo mój dziadek tego mnie nauczył, że on po prostu jak szliśmy, pamiętam, ciotka Greta zmarła, to poszliśmy do ciotki Grety i dziadek mówi, ja bym miał chyba z 12 lat, jak ciotka Greta umarła, albo 11, i mówi dziadek, mówi, jej by się przydało, mówi, kielicha polać, bo to taka równa babka była, mówi, no. I właśnie w ten sposób, czyli żyć tymi naszymi wątkami, nie zapominać o nich, bo słuchajcie, mamy teraz ten zunifikowany świat do jednego wzorca, wszyscy się zaraz zaczniemy ubierać tak samo, jeść to samo i tak dalej. Chodzimy do tej pracy, wracamy. Mi na przykład bardzo pasuje właśnie to takie traktowanie jak w tych pieśniach. Z przyjemnością jeszcze zaśpiewał, ale naprawdę tutaj moje gardło się na nic zda dzisiaj, jeśli chodzi o śpiewanie już. Ale właśnie... Brzmi pięknie. No ale to wiesz, to nie jest jakby mój głos. Gdzieś Tymek zna mój głos, to chyba możesz poświadczyć, że to nie jest tak mój głos. Taki, no, jest tak. Trochę inaczej brzmi, także dzisiaj jest ta chrypa widoczna. Ale słuchajcie, no to co? Myślę, że moglibyśmy sobie ewentualnie pograć, a jak macie jakieś indywidualne pytania, na przykład mogę wam opowiedzieć o świętym Piotrze, jak występuje w tych pieśniach, jak występuje Matka Boska, bo wiem, że większość z was to chrześcijanie, katolicy. Mogę wam opowiedzieć, jak to wygląda w tradycji, jak to wygląda w ikonografii, jak to wygląda w różnych tekstach źródłowych. Ale może jeszcze jedna rzecz. Tak, słucham. Tak jak właśnie mówiłeś o tej takiej ciszy, umierania, tym takim spokoju, kiedy się gdzieś tam jednał. To był nakaz wręcz kulturowy. Ale generalnie to myślę, że ci chyba bardziej ludzie w takiej ciszy odchodzą. Tak, tylko że to jest samotność, a to już to nie jest spokój. Dlatego, że przed wiekami to
Znaczy w średnim wieku. W tym czasie dokładnie jak ta wieść, która została spisana, to śmierć człowieka była to takim wręcz publicznym wydarzeniem, można powiedzieć. Nie? I to się okazuje, że każdy właściwie z ulicy miał prawo wejść do takiego domu po to, żeby się pojednać. I to się okazywało, przynajmniej no, mamy takie wzmianki źródłowe, że w tych pokojach umierającego panował taki tłum czasami, że na przykład duchowni nie byli w stanie się przecisnąć do tego umierającego. Tak, ale to też miało różne cechy. Po prostu życie ze śmiercią było tak, tak. No, znaczy śmierć była taką częścią życia, można powiedzieć, że była czymś całkowicie naturalnym, no nieodseparowanym, można powiedzieć, od takiego codziennego życia. Jeszcze by było... Tak, jest różnica, poza tym... Jeszcze jedna rzecz, my myślimy też często ogólnikowo o śmierci, bo myślimy kilkoma schematami, a są jeszcze szczegóły, tak, w tym algorytmie, o których zapominamy. Na przykład jednym z takich szczegółów jest to, że ciało miało cechy anihilacyjne. To znaczy co, wyrastając z modelu animatycznego, jeśli chodzi o kulturę naszą tutaj, ciężko nam było przyjąć model nowy, więc ludzie myśleli w kategoriach, że zwłoki jako takie posiadają nie tyle nawet niszczącą moc, co anihilującą. Czyli na przykład prowadzono dzieci chore, normalnie dzieci chore do zwłok i dzieci, chore dzieci dotykały tych zwłok i te zwłoki miały zniszczyć chorobę. Także różnych punktów w postępowaniu z ciałem było naprawdę mnóstwo i nam się teraz mówi często w opracowaniach historycznych, mówi nam się w takimi ogólnikami albo jakimiś skompresowanymi takimi modelami myślowymi, gdzie, żeby nam to wszystko streścić, a najważniejsze są te szczegóły, czyli właśnie takie tak samo spokój. Ten spokój, chodziło to o to, żeby też dusza, znajdując się w innym jakby wymiarze, bo to tak to traktujemy zresztą, ona miała, dusza miała coś takiego, znajdując się w tym innym świecie, nie można było specjalnie hałasować, nie można było, podczas świąt na przykład chowano ostre narzędzia, żeby się dusza nie skaleczyła, w ten sposób, to tak dokładnie było. Naprawdę, do XIX wieku odpędzano demony od dusz i to było naturalne, że tam się... Tak, diabły i demony normalnie krążyły wokół ciała i trzeba było w XIX wieku jeszcze machać w jakiś sposób obrzędowy. No słuchajcie, no jeśli ktoś jest katolikiem, tak, to też nie odrzuca roli diabła w życiu, tak, ponieważ... No dokładnie. I teraz słuchajcie, i teraz no... Dzisiaj nie ma takich rytuałów. No właśnie, nie ma. I teraz tak, teraz zwróćcie uwagę. No, jest świeca poświęcona i tak. Zwłaszcza nie chorych. To a gromnica, gromnica jest bardzo starym obiektem. Gromnica, święto gromnicy 2 lutego, Matki Boskiej Gromnicznej u nas to jest w Polsce, to jest 2 lutego i to święto akurat jest, to jest jedno z najstarszych świąt po edykcie mediolańskim ustanowionych przez papieża. Ponieważ ono jest ustanowione już w IV wieku i tam się odbywały pochody z gromnicami 2 lutego i stąd mamy Matki Boskiej Gromnicznej. A to święto wszystkich świętych jest daleko młodsze, ponieważ ono pochodzi dopiero z wieku IX. W połowie mniej więcej wieku IX, już nie pamiętam, który papież, nie pamiętam, który kto to jakby wprowadził i wprowadził to tak, że zrobił to najpierw wszystkich świętych, ale lud, który praktykował, gdzieś tam przywoływał tych zmarłych z rodziny i tak dalej i nie myślano o wszystkich, o świętych jako takich, tylko myślano tam o tej rodzinie. Tak, no i trzeba było podzielić to, no bo tam Kościół się trochę tam z ludem, wiadomo, to było trochę inne myślenie. Musimy na jedno zwrócić uwagę. Lud nie mówił po łacinie, tak? On nie wiedział specjalnie, co robi. Jak to ma wyglądać i w pewnym momencie poprzez jakieś tam zakony w XIII wieku wprowadzany jest dopiero ten 2 listopada jako ten dzień zaduszny, czyli dzień wspominania o zmarłych, więc mamy połączenie tu znowu i teraz tak, znowuż co nam robi religia? Religia
pomaga nam w życiu, czyli religia nam to jakoś, to myślenie o tych świętych i o tych zmarłych w pewnym momencie mówi, wszystkim daje po prostu porówno. To też jest akurat bardzo, bardzo dobre w tradycji, tak. I takich momentów zresztą jest wiele, gdzie się to wszystko dopasowuje, tak samo jak z datami świąt, dzięki którym my możemy na przykład spędzać pięknie święta, tak, podczas Wigilii. No bo mamy Wigilię i to nie jest ten moment, w którym Chrystus, tak, się urodził, ale wszyscy na przykład bez względu na to, na wiarę, bo ja jestem innego obrządku, ale na przykład Wigilię obchodzę. Dla mnie to jest wspaniałe święto. Sam? No to już tam na boku sobie możemy pogadać, ale tu ogólnie... Dlaczego na boku? No bo to jest takie, nie, no bo dzisiaj rozmawiamy o tradycji, tak, o tradycji chrześcijańskiej rozmawiamy dzisiaj, dlatego to po prostu jest... No, to jest, rozmawiamy o tradycji chrześcijańskiej, więc tutaj się zajmują. Nie. Islamu nie. Zresztą tutaj jest mi bardzo daleko, jeśli chodzi o islam kulturowo, jakoś niespecjalnie. To tutaj. W każdym razie, no to co, proszę Państwa, ktoś ma, jeśli macie jakieś pytania, to może byśmy zrobili tak, że my po prostu sobie ewentualnie, Olek wspaniale gra, może byś coś pograł, co, a my byśmy ewentualnie sobie pograli. O, dokładnie, no ale ja wiem, że jego zawsze widzę, on tam się wciska do tej gitary, on to dobrze robi, te palce to mu biegają jak pająk po tym gryfie. No dziękuję Państwu, dziękuję, że przyszliście, że posłuchaliście. Także ja bym coś naprawdę jeszcze zaśpiewał, ale nie daję rady, po prostu to gadać. Może potraktujmy to jako początek naszego. Tak, jeszcze sobie będziemy śpiewać, no pewnie. Zresztą jeszcze kolędy będą, także kolędy tym jakbyśmy zaśpiewali, co tutaj? Kolędy, no. A Mikołaja nie ma. Słucham? Mikołaja nie ma w obrządku. Jest normalnie. Słuchajcie, mamy, wiecie ile mamy w październiku? Bo mieliśmy teraz październik. Ale nie, ja mówię o październiku, bo ja na temat listopada się jakoś nie potrafię przytoczyć wszystkich danych, ale w październiku mamy w obrządku ludowym, gdzie Kościół katolicki przyznaje patronat świętych, mamy 16 dni poświęconych świętym w październiku. Tak, 16. 16 dni, które były normalnie traktowane jako święta na wioskach. To co drugi dzień. No to praktycznie co drugi dzień po prostu trzeba było, znaczy to było tak, że po prostu były pewne kapliczki, albo ktoś miał kapliczkę w domu, albo miał ołtarzek w domu i się szło z kwiatami, zapaliło się gdzieś świece, niosło się kwiaty, wianuszki się kwietne robiło i stawiało temu świętemu, modlono się konkretnie modlitwą do świętego. I tak to wyglądało. No dzisiaj już tego nikt chyba nie praktykuje. A szkoda, bo uważam, że tego typu modele powodują to, że... Kapliczki? Mówię o takim modleniu się do świętych w miejscach przeznaczonych, bo wydaje mi się, że to jest pewna forma katalizatora. Teraz co? Teraz do psychoterapeuty chodzimy i gadamy, tak? Nie, no to jest święty. Także wiecie, no... Tak, co mieszamy nadrobić? Tak, no bo co, no idziesz do psychoterapeuty, płacisz pieniądze, a już nie mówię to, że masz za darmo tam, ale to ma wymiar taki, nie wiem, no zresztą jeszcze jedno, kto śpiewa, ten się dwa razy modli. O właśnie. No dobra, słuchajcie, dzięki wam za wysłuchanie. Bardzo, bardzo dziękujemy. Jeszcze raz.